i znowu leje. No to oficjalnie otwieram środowy odcinek. Dzień dobry wszystkim. Pogoda ostatnimi dniami, jak możecie zauważyć, nie rozpieszcza. Przyjechaliśmy do Tajlandii pod koniec września zeszłego roku, więc nie jesteśmy jeszcze pełen rok. Jak dla mnie na obecną chwilę najgorszy, jeśli chodzi o opady i o ilość opadów, był październik, był przełom października, listopada. W tym okresie jeszcze nie byłem w Tajlandii, więc myślałem, że te opady się rozkręcają powoli i właśnie taka kulminacja przypada na październiku i na listopadzie, a jednak już teraz, na początku pory deszczowej, mamy przełom maja i czerwca. Wy to oglądacie później, no ale tyle było odcinków, tyle mieliśmy zaległego materiału, że no nie szło tego inaczej zrobić. Wy to oglądacie z około, nawet mogę powiedzieć, że kilkumiesięcznym opóźnieniem, ale dobra. Wracając do tematu, więc ostatnie dwa tygodnie dość intensywnie, dość mocno pada, ale to nie jest takie padanie cały dzień, tylko po prostu pada, przechodzi jakaś jedna taka mocna chmura, pada załóżmy 45 minut, później 2 godziny jest słońca i po prostu pogoda może się zmienić, potrafi się zmienić w przeciągu kilku minut, bo to idzie chmura i razem z chmurą idzie intensywny, bardzo intensywny deszcz. Chmura przechodzi i znowu jest przepiękne słońce. Ale dalej pozostaje temperatura na poziomie około 28 do 32 stopni, więc dalej jest ciepło. Jest to problematyczne, jeśli chodzi o jazdy rowerem, bo są tutaj przewyższenia, są tutaj też strome zjazdy. I przy takiej pogodzie, przy takim opadzie, jak jest teraz, no i stają te zjazdy się bardziej po prostu niebezpieczne. A ja, szykując się do swoich treningów, zawsze muszę patrzeć na jakieś okienko pogodowe. Ale to też nie jest tak, że ten deszcz pada non-stop, więc te okienka, to nie jest tak, że te okienko pogodowe jest załóżmy tylko godzinę w ciągu dnia i ja muszę się wpiąć w to okienko pogodowe. Tylko tego czasu, kiedy nie pada, jest stosunkowo dużo i po prostu nie ma z tym aż tak dużego problemu. Niemniej jednak, jeśli chodzi o rower, to muszę się już troszeczkę bardziej dopasować. To co, zaczynamy środę. Język tajski, jak zawsze. I później będzie bieganie. No będzie bieganie takie progowe, bo będą półtorej kilometrówki. A tematem pobocznym, drugofalowym, drugoplanowym jest plan działania, który po wyciągnięciu marzenia planu z szuflady, po zbudowaniu w sobie odwagi, żeby pozbyć się wstydu do realizacji tego, co czasem przez innych jest uważane za śmieszne, za głupie. Plan działania właśnie po tym jest dość ważny i plan działania właśnie po tym jest takim elementem, który pomoże nam zrealizować nasze marzenie, nasz plan. Nie jest to nic sztywnego, nie jest to nic takiego, że to jest jakaś procedura, którą musimy po prostu sztywno odhaczać punkt po punkcie, tylko jest to trzon, który gdzieś tam nam pomoże po kolei realizować i po kolei przekraczać kolejne bariery, kolejne granice i po prostu się rozwijać. To tyle wstępem. Jedziemy na tajski. Miłego oglądania. Zapraszam do subskrypcji, łapki w górę, komentarza i to tyle na obecną chwilę ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Jakoś tu dzisiaj jasno. A lampa. Klasa zamknięta. Sweet potato, we say this one. Mante. Sweet potato.
potato. Ah, sweet potato. Manche. And then what? Look similar with younger than. But this is flat tone. But this is the flat tone. So, gua, 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 ten, gua. Last time you come up, ten, gua. I po zajęciach w tym tygodniu kolejne i już ostatnie przed przerwą w przyszły poniedziałek. Kolejny poniedziałek to będzie 12. Nie mówię o przyszłym tygodniu, tylko o jeszcze kolejnym tygodniu. To będzie 12, więc 12 rozpoczynam jazdę z Bangkoku do... Pierwszy etap to będzie Bangkok Hua Hin. Etapy będą wyszczególnione we vlogu, na pewno będziecie dokładnie widzieli na mapce, jak to wygląda, ile kilometrów, ile przewyższeń, będę się starał to zrobić tak, żeby to było wszystko fajnie takie przejrzyste. I 12 właśnie rozpoczynamy jazdę, wtedy kiedy jest język tajski, więc odejdzie mi jeden dzień, dwie godziny tajskiego. 14 mi też odejdzie, bo to jest środa, więc kolejne dwie godziny. I później 19 i 21 chyba też mi odejdą kolejne 4 godziny, bo po 2 godziny. Więc przyszły tydzień jeszcze normalnie idę na zajęcia, a w kolejnych dwóch tygodniach po prostu zajęć nie będzie. Ale w kolejnych dwóch tygodniach ja się nie będę nudzić i wy się nie będziecie nudzić, bo będą przepiękne widoki, przecudowne widoki Tajlandii, której jako turyści nie zobaczymy, bo żadne biuro podróży nas w taką podróż nie zabierze, więc mam nadzieję, że będzie mi się to bardzo podobało i będzie to się wam bardzo podobało. Tak naprawdę nie mogę się już doczekać tej, bo półmaraton to pojadę o 5, stanę na starcie, skończę o 7. Okej, wisienka na torcie. Jakoś tak nie aż tak bardzo mnie to jara, jak właśnie ta podróż kolarska, ta 11-dniowa podróż kolarska, bo jest to wisienka na torcie, ale półmaraton. Natomiast ja akurat bardziej lubię drogę, proces właśnie dochodzenia do tej wisienki na torcie. Dlatego też to chciałem pokazać. Dlatego nie chciałem pokazać samego startu w półmaratonie, bo mnie bardziej jara faza budowania, faza kreacji, gdzie właśnie systematycznie cegiełka po cegiełce dochodzimy do jakiegoś tam celu. Nie jest on dla mnie aż taki ważny, bo ja już mam kolejne wisienki na torcie, które chcę zakładać, więc kolejne torty będę piekł. Dzień dzisiejszy będzie obfitował jeszcze w mocny, mocny, fajny trening, którego się tak naprawdę nie mogę doczekać, ale na razie wam pokażę, jakie to fajne fale. Tyle by było z pierwszej części. Widzimy się na bieganku. Wchodzę do domu, żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć. Dobry wieczór. Część numer 2. Słuchajcie, jak możecie zobaczyć dookoła, znowu ciemno, znowu noc. Dzisiaj mam do zrobienia trening progowy. Trening, taki bieg ciągły, on jest tam przerywany z minutą, ale chyba lekko go sobie zmodyfikuję. I znowu nie udało mi się ani pobiegać na dworze, ani na stadionie. Jestem zmuszony na siłkę. Jest dzisiaj wcześniejsza godzina niż wczoraj, udało mi się godzinę szybciej wyrwać. Jest godzina 21, więc tutaj ta jedna siłownia będzie jeszcze otwarta, na którą właśnie wchodzę. Ogólnie od kilku dni czuję jakiś taki spadek totalny energii. Czuję się staro. Nie mam jakiejś takiej kreatywności, którą miałem wcześniej. Nie wiem, czy jest to po prostu przemęczenie materiału tym wszystkim, co się dzieje w tym momencie dookoła mnie, czy po prostu jakiś chwilowy spadek po prostu takiej energii witalnej i energii życiowej, i
Po weekendzie odpocznę, ogarnę się i po prostu wrócę na normalne tory. Pomimo, że tak naprawdę już, no już jest końcówka planu, więc wydaje mi się, że po prostu organizm czuje te 4,5 miesiąca, no bo to 4,5 miesiąca codziennie, niemalże codziennie, no były tam jakieś dni przerwy, ale później było znowu dwa treningi, ogólnie było więcej treningów niż dni przez te 4,5 miesiąca, więc organizm możliwe, że już tam się domaga jakiegoś większego odpoczynku, a tak naprawdę taki większy odpoczynek dostanie dopiero za, no jeszcze 26 dni dostanie po D. A potem obiecałem sobie, że robię tydzień przerwy, tydzień po prostu takiej laby, będę sobie do godziny 13 do momentu, jak będzie 8 w szkole, jechał na plażę, dzieci pójdą do szkoły, ja sobie pojadę na plażyczkę, posiedzę sobie, poobcuję z piękną naturą, porelaksuję się i po prostu będę miał więcej czasu, zamierzam mieć więcej czasu po prostu na nic nie robienie, chociaż że znając swoją osobę, wiem, że po prostu to może być tak, że jak tylko się skończy ten plan, to moja chora głowa już wymyśli kolejny, no bo po prostu nie lubię siedzieć na dupie, nie lubię nic nie robić, wolę właśnie, żeby rozwijać się. Dzisiaj tak, dycha rozbiegania. Dodatkowo miało być 6 minut, 6 razy 6 minut, z przerwą między tymi 6-minutówkami po minucie, ale stwierdziłem, że zabiorę tą przerwę i nie potrzebuję tego odpoczynku. Ten odpoczynek sobie skumuluję te minutówki, których byłoby 6 i na koniec zrobię takie 6-minutowe rozbieganie, rozchodzenie, takie po prostu schłodzenie. Miłego oglądania. Pamiętajcie, nie jesteście sami, każdy ma problemy. Ważne, żeby w momentach, kiedy te problemy do nas przychodziły, żeby zaciskać zęby, zaciskać 4 litery i nigdy się nie poddawać i po prostu kuć to żelazo, to jest powiedzenie, które będzie się często powtarzało na tym kanale. Kuć to żelazo, czy jest gorąco, czy jest zimne, po prostu każdego dnia systematycznie dokładać kolejną cegiełkę, bo tylko tak osiągniemy sukces, który będzie trwały, który będzie taki z nami na długie, długie lata. To co, działamy? Dycha. Koniec. Dobrze. Tempo ustawiam odrobinę szybsze niż startowo. Zrobione. Dzisiaj było po prostu petarda. Było mega. Od początku do końca trzymałem tempo lepsze niż tempo startowe. Moc dzisiaj była naprawdę bardzo fajna, bo zaczynałem z prędkością 4,36, czyli już prędkością lepszą niż na półmaratonie, a kończyłem 3,43. Czyli nie dość, że nie robiłem tych przerw, nie pomijałem tych przerw, tylko nawet przerwy biegałem, to zostało mi siły do samego końca, także do końca nie było tak, że po prostu najwięcej mocy miałem na początku, a potem tendencja spadkowa, tylko wręcz przeciwnie. Czym dalej do końca tych 42 minut, tym podkręcałem tempo, tym mój organizm lepiej się czuł, bo do samego końca
Mocny trening, mocno wszedł, mocno go czuję, ale do samego końca kontrolowałem oddech, do samego końca nie było żadnej zadyszki. Także no spoko, zobaczymy jak to będzie za półtorej tygodnia, bo na siłowni się biega inaczej, tam się biega inaczej. Dodatkowo tam jest 21 km. Dzisiaj zrobiłem, nawet nie wiem ile tam wyszło, ile to może wyjść. Z taką prędkością to wyszło może z 12 km łącznie, no to jeszcze dziewiątkę muszę dobyć, więc... Do 15 km, do 16 km w ogóle się nie martwię. Jestem zadowolony, że przyłożyłem się mocno do treningów, nie odpuściłem żadnej jednostki treningowej i do samego półmaratonu nie odpuszczę, pomimo że z perspektywy czasu teraz mogę powiedzieć, że więcej razy mi się nie chciało niż chciało, ale w głowie miałem to, że idę robić to w pierwszej kolejności dla przyjemności, a potem dla obowiązku. Czerpałem od samego początku do samego końca radość z biegania, tak jak dzisiaj, totalnie mi się nie chciało. Najgorsze było, wiecie co, dzisiaj było najgorsze rozbieganie, ale jak już wszedłem na obroty, jak już zaczęło tak serducho fajnie pracować, jak już ten tlen zaczął się rozchodzić po mięściach, takiego powera dostałem, takiej energii dostałem, że mógłbym jeszcze tam biec, ale no, mam taki trening do zrobienia, to też nie będę przeginał, nie będę jakoś sobie dokładał, bo robię to, co jest, robię to, co mam i myślę, że takim podejściem dowiozę ten plan do końca. O, tak. Słuchajcie, nie przedłużam. Ludzie chcą spać. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że zobaczymy się już w jutrzejszym dniu. Pamiętajcie, życie to nie jest pokaz fajerwerków. Życie to jest ciężka, monotonna i ciężka i systematyczna. Monotonna, no... Zależy co robimy. Ciężka, systematyczna praca w dążeniu do rozwoju. Czy jeśli chcemy się rozwijać, bo jeśli chcemy siedzieć na kanapie, to ja nic z tego nie mam. Po prostu siedźmy na kanapie i czerpmy z tego przyjemność. Ale jak chcemy się rozwijać i chcemy, żeby ten rozwój, ten sukces był z nami na długie lata, to musimy poświęcić na pewno czas, na pewno wiele wyrzeczeń to nas może będzie kosztowało. Po prostu ciężka, systematyczna praca i tym dojdziemy do fajnego sukcesu, który zostanie z nami na długie, długie lata. Serdecznie Was pozdrawiam. Widzimy się już jutro. Na jutro przygotowane są dwa treningi. Jeszcze nie wiem jakie. Wszystko zależy od pogody, od mojego czasu. Także do zobaczenia jutro. Serdecznie pozdrawiam i cześć.